Dobra, zanim Facebook powie, że transmituje, to ja sobie pogadam. Tak głupio patrzę, bo wiecie, jest poziomo transmisja. A ja się nie nauczyłam, gdzie patrzeć. Piję kawkę w filiżance w Alpaki od Gosi, tam gdzie są trzy nowe alpaki, ja już wam mówiłam. Tymczasem jeszcze zanim się zbierzecie i zanim Facebook powie i zanim wszystko, to wam pokażę nowe pióro. Z Chin oczywiście, ale przyszło szybciutko, w 2 tygodnie. Zenia je reklamowała na Instagramie i jak tydzień temu mówiłam wam o pisaczkach, to chyba tydzień temu było, to mówiłam, że idzie do mnie pióro, to jest właśnie to. Jak pamiętacie, takie dawne chińskie pióra, takie wiecie, takie chińskie, nie? To to jest właśnie takie pióro, no jest plastikowe, nie? Niewiele kosztowało. Takie jest fajne, tu ma taką kuleczkę i jest dość cieniutkie. To znaczy grubsze niż to 02, o którym mówiłam wam w zeszłym tygodniu, ale dość cieniutkie. Nie wiem, czy się ostrość zrobi. Nie wiem, czy się ostrość zrobi. Bardzo fajnie się nim pisze. I ono przyszło w takim pudełeczku. Było pióro i dwa naboje z czarnym atramentem. Także super. I konwektor od razu do nabierania atramentu, nie? Także w ogóle mega. A powiem wam, o, super, cześć Kasiu, powiem wam, że dzisiaj poziomo, bo my dziś czekamy na gościa, zaraz się spróbujemy, takie chińskie, nie, no super, super, super pisało, o, cześć Batko, o, i Viola jest z nami, super, czekamy na gościa, bo dzisiaj z gościem, od razu wam pokażę, zobaczcie, jakie sobie w Biedronce piękne na dziś tulipany kupiłam. Wiecie, ja robię wiosnę, nie? Ma być wiosna. Czekamy na gościa. Gościem jest dzisiaj Agnieszka. Mam nadzieję, że uda się jej połączyć i że wszystko będzie. O, widzę, jest Agnieszka. Że wszystko będzie dobrze. Od razu wam przyznam się. To jest ta Agnieszka, o której ciągle mówię. Gdy na przykład pokazuję wam moje zakładeczki, że mam dwie dodatkowe w memobooku i mówię, że dostałam od Agnieszki, to właśnie jest od Agnieszki. Zaraz zobaczymy, czy się nam da Agnieszkę dodać. I jak wam pokazywałam w zeszłym tygodniu, to ten cieniutki cienkopis 02, to on też jest od tej właśnie Agnieszki. I to jest, słuchajcie, ta Agnieszka. Ja już tutaj kliknęłam dodawanie i mam nadzieję, że nam się uda z Agnieszką za chwileczkę powiedzieć. Czekamy na połączenie z Agnieszką. Ja mam dodawanie. Nie wiem, Agnieszka, czy ty nie musisz czegoś tam kliknąć i musisz mieć poziomo telefon. Brak odpowiedzi. Kurczę, jeszcze raz spróbuję kliknąć. Jeszcze raz spróbuję zaprosić. No, co się dzieje? Zobaczymy teraz. W każdym razie ja wysyłam zaproszenie i zobaczymy, co się będzie działo. My czekamy cały czas na połączenie z Agnieszką. Czekamy na połączenie z Agnieszką, bo dzisiaj, tak jak mówię, będzie live z gościem. No, to ja kliknęłam jeszcze raz, to spróbuj, będziemy próbować do skutku. To nie ma to, że Facebook nas nie pokona, nie. Nie ma. Facebook nas nie pokona. Zaraz się uda, na pewno. A jak się jeszcze raz pokaże, że nie połączyło, Aga, to spróbuj ty wysłać do mnie zaproszenie, żebym ja zaakceptowała. To może w tą stronę pójdzie. Bo wiem, że z Moniką w tą stronę poszło, że ona wysłała zaproszenie. O, cześć Justynka. Czekamy na Agnieszkę. Facebook nam tutaj stwarza problem. W ogóle nam ten... O, i Małgosia jest z nami. Hej. Nie masz? To spróbuj, Agnieszka, to spróbuj ty wysłać zaproszenie i wtedy ja cię zaakceptuję. Tam będziesz gdzieś miała dołącz do transmisji, coś takiego, nie? To może w tą stronę się uda. O, Małgosia jest. No bo jeszcze właśnie zaproś. Jeszcze raz daję zaproś. Dobra, próbujemy, czekamy dalej. O, cześć Aneta. O, ja! Słuchajcie, mamy Agnieszkę. Super. Czy wszyscy widzicie Agnieszkę?
Ale super, ale się cieszę, ale się cieszę. No niesamowicie. Matko, wiecie co? To jest taka energia, że po prostu szok. Aga, powiedz nam najpierw coś o sobie, to znaczy, kim jesteś i gdzie cię można spotkać w sieci i co robisz na co dzień, no, żeby wszyscy wiedzieli, kim jesteś. No, jeżeli chodzi o mnie, to tak, no, nazywam się Agnieszka, na Instagramie możecie mnie znaleźć pod nickiem Dobre Intro. Na co dzień zajmuję się ochroną danych osobowych, więc to nie jest coś, co dobrze brzmi przynajmniej. I dlatego też dosyć mało jest mnie w sieci, po prostu mam dużo, dużo jakichś zajęć, zadań. I też bardzo mało pokazuję mojego bullet journala, ale znalazłam już pewien pomysł na to i myślę, że to niedługo się zmieni. Dzisiaj będzie taka Ojej, niedziela. to ja już czekam. No dobrze, no to nie wiem, czy chcielibyście coś jeszcze o mnie wiedzieć? Poza tym, że mam kota, którego no niestety tutaj nie ma, bo kot nie lubi być nagrywany i właśnie to jest taki przykład kota, który nie lubi zdjęć, nie lubi się Moje pokazywać. No, też, moje też. nie. Tutaj Kasia nam pisze, że tak, strasznie cicho jest u Agnieszki, natomiast u mnie strasznie głośno. Ja mam na full głośnik. Jakbyś też dała na full, to zobaczymy, czy coś się poprawi. Dobra. Spróbowałam. Teraz jest trochę lepiej. Mam nadzieję, że tak. Nie, bo to z opóźnieniem pewnie dziewczyny napiszą, nie, ale. Dobra, mi najbardziej w ogóle zależy, ja cię, Aga, zaprosiłam przede wszystkim, dlatego, że dzięki tobie, przede wszystkim dzięki tobie, oprócz zakładek i oprócz tego. O, uciekła nam Agnieszka. Matko, Agnieszka nam uciekła. Czekajcie, czekajcie. Uciekła nam Agnieszka. To nic, już Kasiu nie poradzimy. No to w takim razie chyba tak będzie. Ja się postaram może ciszej mówić. No, Aga uciekła. Dodaję Agę jeszcze raz. Dodaję Agę jeszcze raz. Zanim się Aga doda jeszcze raz, to ja powiem w takim razie, że dzięki Agnieszce oprócz tych zakładek i oprócz tego cienkopisu, to ja mam jeszcze czarne bujo. Bo to u niej zobaczyłam po raz pierwszy czarne bujo. Wiem później już, że Iza też zaczęła, znaczy nie wiem, czy później zaczęła, ale wiem, że Iza zaczęła pokazywać. Zobaczymy, czy się Agnieszka doda jeszcze raz. U Agnieszki właśnie zaczęłam po raz pierwszy czarne bujo. Strasznie mnie zafascynowało. Dzięki Agnieszce na drugi dzień zaraz pojechałam je kupić. I tak mi się niesamowicie spodobało, jak Agnieszka planuje w tym czarnym bujo, że koniecznie chciałam wam pokazać, jak ona to robi. No. I po prostu to był, przyznam się szczerze, to był mój główny cel. O, no i co? No i znowu dodajemy. Oj, ten Facebook dzisiaj coś nam. No, także ja już tutaj wszystko powiedziałam, że przede wszystkim czarne bujo, pokaż czarne bujo, bo ja po prostu, bo powiem tak, ja się cały czas boję w nim zacząć i muszę się wreszcie zmobilizować. I może mi się uda. Dobra, to ja mam taką propozycję. Mam telefon na statywie, to ja go może obrócę, zobaczę na komputerze, na podglądzie, jak to wszystko będzie wyglądało, i być może po prostu odwrócę wtedy bujo, żebyście wszystkie mogły zobaczyć nie do góry nogami. Może tak. Uwaga, próbuję. O, Coś super. jest, ale chyba będę musiała je w ten sposób, tak mi się wydaje, pokazywać. Dobra. To jest ten notes, tak jak Aniu wspominałaś, z Actiona. Za jakieś śmieszne pieniądze i chyba to plus to, że te kartki są czarne, mnie tak przekonało do tego notesu. I od razu powiem, ja mam tu tylko grudzień, bo to od wielu lat chcę zacząć grudniownik, natomiast zawsze gdzieś tam w połowie urywam, przerywam i to po prostu nie wychodzi. A że Memobook tak mi się jakoś kończył, że ten grudzień wyparłby osobno, to stwierdziłam, że to będzie taki mój grudniownik na ten i na przyszły rok, jeśli się uda. No i założenie było takie, że rzeczywiście zaplanuję sobie wszystko elegancko i będę dodawać dniówki i dużo zdjęć. No i zobaczycie właśnie, jak to wyszło w praktyce. Przyznaję, że Aniu, jak ty mi napisałaś wiadomość, o który notes chodzi, bo my tam wymieniałyśmy właśnie wiadomości,
To ja tak sobie myślę, o matko, ale ja mam to niedokończone, to niezrobione, zresztą zobaczycie zaraz. Ale to też dobrze. Tak, i stwierdziłam, że nie będę tego po prostu naprawiać, poprawiać, doklejać. Zobaczycie, jak to u mnie funkcjonuje. No i za to właśnie kocham bullet journal, że mogę zostawić, mogę wrócić, a mogę nie wracać, więc... Dokładnie tak. No to zaczynamy. Pierwsza strona bardzo brzydko się wyrwała, tu jest zawsze taka rozpiska z tym, jak planować bullet journalu, taka mała książeczka. Zostawiłam to, bo stwierdziłam, że to mi nie przeszkadza. No i jedziemy. Więc tak, w czarnym notesie piszę białymi żaropisami. I to są akurat Jelly Roll z Sakury. To jest długopis 0,5. I na dobrą sprawę, nie wiem, czy to będzie widać, ale na grudzień w takim wyglądzie, w jakim zaraz zobaczycie, zużyłam prawie cały. Jeszcze tutaj trochę zostało, więc myślę, że na spokojnie, jak ktoś lubi więcej pisać, to musiałby mieć takie dwa. No i słuchajcie, tak to mi się sprawdza. Nie robię nigdy stron tytułowych z wklejkami, z rysunkami, to pomijam. Za to robię sobie taką ogólną rozpiskę tego, jakie zadania mam do wykonania. Akurat w grudniu ich było mnóstwo. Nie wszystkie, jak widzicie, udało się zrealizować, te zaznaczone kropkami jak najbardziej. Są przy nich tutaj też haczyki. Mam nadzieję, że to widać gdzieś tutaj w świetle. Te widać. Takie znaczki. Widać znaczki. Ale mam z tym jakby luz. Nie przeszkadza mi, że to nie zostało zrealizowane. Później cele na grudzień, co czytałam w grudniu i zawsze na stronie czytam, zaznaczam to, co mi zostaje z poprzedniego miesiąca, czyli te zaczęte książki, które chciałabym dokończyć. Ewentualnie wpisuję zakupy, czasami tak zwane denko, tutaj akurat w grudniu tego nie ma, czyli to, co chciałabym wykończyć. No i dobrze, jedziemy. Rozpiska, kalendarz, strony, które chyba najbardziej lubię, czyli... O, jakie to jest piękne! To są moje habit trackery i przyznaję, że tu nie tyle chodzi o wyrobienie sobie pewnego nawyku, bo nie wszystko robię, nie zawsze mam wyjazd na przykład w danym tygodniu, ale lubię po prostu, jak to wygląda. To mi się podoba i uwielbiam zaznaczać jeszcze właśnie tymi pisakami z kropkami. Tak. A to są te takie metaliczne, nie? Te z kropkami. Tak, te metaliczne, bo te zwykłe ich po prostu nie widać na czarnym papierze, on jakby wpija ten barwnik. Później strona standardowa, pogoda, to jest chyba najmniej funkcjonalna strona w bullet journalu, ale ja po prostu muszę to zaznaczyć. Ale fajnie wygląda. Dziękuję. Oczywiście tutaj możecie zobaczyć, że Sylwester to już był taki dzień, gdzie ja już się skupiałam na nowym bullet journalu i to po prostu jakby już przestał istnieć. Monitoruję też swój sen. Aga, czekaj, przepraszam, bo ty nie widzisz komentarzy. Jak będzie komentarz do ciebie, ja ci będę czytać, dobra? Bo on potem ucieknie. Slajd mi się. No, to już ci mówię. Aneta tutaj ci pisze, że Agnieszka, jak cudownie, że nie tylko ja mam ich tak dużo, kocham tych stron, wiesz, tymi różnymi. Ja jestem w ogóle maniaczką wszystkich trackerów, no. Śledzików, uwielbiam. Ale właśnie to tak samo jest, no. To jest zawsze dla mnie ogromny relaks na koniec dnia pracy, że po prostu siadam, wyjmuję te wszystkie pisaczki i sobie dziubię te kropki. To jest coś, co uwielbiam. No dobrze, później mamy kroki. Tu jeszcze monitorowałam, ale tym jakby nie ma się co chwalić za bardzo. Za to do grudnia prowadziłam jeszcze w ten sposób tracker przeczytanych książek. To znaczy robiłam tylko taką tabelkę z dniem miesiąca i kropkami zaznaczałam. O, coś się tutaj za szybko chyba ruszam ręką. Zaznaczałam sobie kolorem czerwonym audiobooki, zielonym książki i takim srebrnym e-booki. No jak widzicie, same audiobooki w grudniu, więc to tak u mnie wyglądało, czyli monitoruję przeczytane książki. Lista zimowych kryminałów i świąteczne filmy u mnie, no to jest taka trochę porażka, bo chciałam rozpisywać, ale później mi się odechciało, zostawiłam.
To są dwie strony, które też muszą u mnie zawsze być. To jest jedno zdanie dziennie, takie podsumowanie tego, co się wydarzyło danego dnia i dziękuję za, czyli też to, za co jestem w danym dniu wdzięczna. No widzę, że tutaj też Sylwester i dzień przed Sylwestrem, to już stwierdziłam, że chyba nie ma co. Tutaj była też lista zakupów, lista prezentów na święta, nie było tego dużo i coś, co zaczęłam od niedawna. Ale to mi się też podoba bardzo. To super to wygląda. Podłapałam to chyba od Anity Stosiakowa. Mhm. Anita porządziła sobie takie naklejki właśnie, gdzie wpisuje hasła i tam chodzi o dbanie o siebie, o takie przyjemności. I ja stwierdziłam, że to sobie po prostu rozrysuję. Akurat 25 różnych czynności. Nie zawsze uda się to bingo uzupełnić, ale właśnie dopisuję sobie czasami z komentarzem, kiedy się udało coś zrobić i jak się udało coś zrobić na przykład. I to też pojawia się u mnie w styczniu i w lutym. Dlaczego zielone i czerwone? Czy to ma jakąś różnicę robi? Że, bo to tak fajnie wygląda, a... Właśnie że... bardziej dla tego efektu, aha, żeby to fajnie wyglądało po prostu. A zielone i czerwone w grudzień mi się właśnie tak zielone kojarzy. Dokładnie. I u mnie później standardowo już po takich stronach mało użytecznych następują tygodniówki. I te tygodniówki będę przerzucać dosyć szybko. Z tego względu, że to jest bullet journal, który miałam zarówno do spraw służbowych, jak i do spraw osobistych. I właśnie dlatego chciałabym Wam dzisiaj jeszcze pokazać, jakie znalazłam rozwiązanie na rozdział pewnych rzeczy. I teraz po tygodniówkach w założeniu były dniówki. Na każdą dniówkę zostawiłam sobie dwie strony, bo stwierdziłam, że to jest grudzień, więc będę go celebrować, opisywać. Każdego dnia miało być też zdjęcie z Instaxa. No więc słuchajcie, dziewczyny, bo podejrzewam, że głównie dziewczyny tutaj są. Tak, tak. To jest dzień pierwszy. Naklejki z Actiona, zazwyczaj tu się będą pojawiały z tymi numerami, jakieś dodatkowe papiery. Dzień drugi. I próba jakiegoś stempelka i białego tuszu, który zamówiłam. Średnio się białe tusze sprawdzają na tym papierze, jeśli chodzi o takie klasyczne, na przykład do pieczątek. No i długopis też musi być w miarę dobrej jakości i w miarę z gęstym wkładem, bo inaczej ten papier wszystko pija. Jest dzień drugi, tu już mamy dzień trzeci, oczywiście zdjęcia już zabrakło. Jest dzień czwarty, tu się dzieje trochę więcej i zdjęcia są aż dwa. No i dziewczyny, słuchajcie, no tu już powoli, jakby do pewnego momentu zapał był. Później okazało się, że te dwie strony to nie zawsze jest tak fajnie i nie zawsze jest co pisać. I było bardzo dużo o pogodzie, żeby czymś te strony zapełnić. O, tu się pojawiło zdjęcie, to jest wyjątek. A, bo kupiłam w Action choinkę i stwierdziłam, że ta, ona musi mieć zdjęcie. Tutaj przyszła do mnie paczka od Agi Alkandy, która szyje przecudowne okładki i zakładki. O, zjadłam Mikołaja, więc go też wkleiłam. Słuchajcie, jakby powoli dobiegamy do takich stron, które będą wyglądały w ten sposób. I w sumie miałam taki plan, żeby uzupełnić może w święta, może gdzieś na początku roku. Ale stwierdziłam, że to już nie będzie to, to nie będą te historie, to nie będą te wspomnienia spisywane na bieżąco. Nie przeszkadza mi to. Jadę dalej z tematem. To jest gdzieś 22. To, co mnie zawsze boli w kalendarzach adwentowych, to jest to, że numery są do 25. Tak, i tego nie ma, no. Więc tu już musiałam sobie radzić kredką, jak to wyszło, co same widzicie. Bardziej to wygląda jak numer domu niż w bullet journalu, ale tak biała kredka też daje radę w bullet journalu czarnym. Tu chyba miał być 27, ale nie wiem, bo mi się nie napisało daty. Chyba 28, chyba 29, albo to był
Nie, to był już 30, tu przyszły kubki i powklejałam aż sceny. No i standardowo już u mnie miesiące kończą się jakoś tak mniej więcej 2 dni przed rozpoczęciem nowego. Także zawsze gdzieś tych dni w bullet journalu brakuje. No i właśnie, nie wiem, czy macie pytania jeszcze do tych stron tutaj? Iza nam na razie napisała, że też ma w tym roku czarny i go zaczyna bardzo lubić. I ja właśnie u Izy zobaczyłam po raz, znaczy bo u ciebie zobaczyłam pierwszy raz, u Izy zobaczyłam później ten czarny. Mam nadzieję, że mnie jakoś przekonacie, bo ja się naprawdę też boję bardzo, nie wiem dlaczego się boję tego zeszytu, ale może właśnie zrobię w ten sposób, że no że właśnie chociaż tak na miesiąc, że to dobry pomysł. Tak się zastanawiam, że... Małgosia pisze, że jest przepiękny, ale ja też uważam, że jest przepiękny, pomimo wiesz tego, że pokazuje, że są strony puste, bo ja też się właśnie tego boję, że ja będę miała zapał na początku miesiąca i tak pięknie powypełniam i powklejam, a potem nie będę miała czasu i będzie, wiesz to, nie? No właśnie. Wiesz Aniu, no nie martw się, też tak mam. No właśnie, ja się tego boję, bo moja dusza perfekcjonisty po prostu się przed tym broni, Jezu, i ktoś to zobaczy i co powie, nie? I to jest właśnie bullet journal leczy mnie z perfekcjonizmu, powiem. Bullet journal i moja praca w delegacjach to, że rzadko kiedy mam czas, często gdzieś tam mnie nie ma online, jestem tylko w realu i to, że czasami po prostu przychodzę do hotelu i mam tylko ochotę się wykąpać i wpaść twarzą w łóżko. No właśnie sprawia, że niektóre dni tak wyglądają i słuchajcie, widzicie, no to jest mój Sylwester. Tu miałam sprawdzić, też miałam sprawdzić jakieś słowa chyba sobie wynotowałam i to z książki Michała Rusinka, z audiobooka, który czytałam, Pypcie na języku, tak. I do tej pory nawet tych słówek nie sprawdziłam, więc... Małgosia właśnie podsumowała, że właśnie takie jest życie, no właśnie. Jasne, no sama prawda, widzicie, mogłabym to uzupełnić, ale po co? Niech to będzie szczere i chciałam Wam pokazać, jak faktycznie to wygląda i żeby nie mieć takiej spiny, może ktoś jest tu nowy, po raz pierwszy i boi się, że też zacznie i nie skończy. Też tak miałam na początku, uzupełniałam na siłę, straciłam zapał, nie polecam. Aneta pisze, wygląda to obłędnie i też mnie bardzo kusi. Zobaczyłam notes uwagi i też poleciałam kupić. Ta grała siła tych grup bullet journalowych właśnie. Ja, Aniu, będę robić zakupy na rzeczowniku dzisiaj. Oj! My z Moniką wczoraj napadłyśmy na rzeczownik i dzisiaj już przyjdzie do paczkomatu. Oni fajnie szybko wysyłają. Iza też ładnie napisała, że bujo nas wyraża. Dokładnie, no po prostu pokazuje nasze życie, no. Albo też to, czego się boimy. Tak, to też się zgadza. I wiecie co, chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo w tym roku zmieniam totalnie podejście do planowania. Chciałabym wrócić na Instagram, więcej dodawać, a no z racji, że te bullet journale to było połączenie, w moim przypadku połączenie tego prywatnego ze służbowym, to tak jak już słyszałyście, no ochrona danych osobowych, ogólnie informacje o tym, jaka wizyta i gdzie, tak niekoniecznie nadają się do internetu. Dlatego w tym roku pokażę Wam takie coś. To jest okładka materiałowa uszyta przez dolną dziewczynę Agę Alkanbę. Na pewno mnóstwo, jeżeli zaglądacie do mnie na Instagram, będziecie widziały mnóstwo jej prac. I co w tym jest takiego innego? To, że ten notes tutaj ma doczepione gumki. To jest okładka z zapięciem na taką szerszą gumkę i w środku są doczepione gumki i one są właśnie po to, żeby ta okładka była uniwersalna, że można w każdym momencie dany zeszyt na przykład wyciągnąć i
gumeczka zostaje, wpiąć coś innego, nawet zeszyt. Powiedzmy, dajmy na to grudniownik, jeżeli będę w grudniu gdzieś pracy. I teraz tak, jak podeszłam do tematu w styczniu? W styczniu podeszłam w ten sposób, że mam notes, zeszyt na planowanie takie codzienne. Drugi bardzo ważny zeszyt to jest zeszyt, który sponsoruje, właśnie sponsorujesz ty, Aniu, i sponsoruje Aneta. I teraz Anetek Bujo i... Ja przepraszam, dam wam znać, Aniu napisze. Jeśli chodzi o Anetę, zaraz pokażę, jak to wszystko wygląda i czy mnie tak mocno zainspirowała. I już to kolejny. Ale Bujonetka teraz na Instagramie. Bujonetka. Tak. Aneta, przepraszam, mam nadzieję, że mi o głowę mnie nie skrócisz. Tak, do tego dodaję sobie planer miesięczny, żebym zawsze mogła się zorientować, co i jak, bo nie czarujmy się, te chude zeszyty starczą mi maksymalnie na miesiąc, dwa przy planowaniu. I coś właśnie, do czego zainspirowała mnie optymistyczna blog, również na Instagramie, pokazała, że rozdziela pracę od życia prywatnego. No i słuchajcie, moje wujo pracowe wygląda w ten sposób. To jest rozpiska miesięczna, specjalnie jeszcze tutaj nie uzupełniałam żadnych nazw, żebym mogła wam to pokazać. I tygodniówki są bardzo estetycznie proste. I to mi wystarczy do wykreślania zadań związanych z pracą, z klientami. Jeszcze jedne strony, które chciałam wam pokazać, to jest tutaj... Co było fajne w tym miesiącu, co dobrze by było zmienić, plan na kolejny miesiąc i podsumowanie, bo akurat u mnie w pracy robi się takie podsumowania miesięczne, co zrobiliśmy, jakie dodatkowe rzeczy udało się zrobić, więc ja je sobie po prostu na bieżąco tutaj będę wpisywać, żeby później już do firmowego podsumowania móc je tylko stąd wyjąć i wkleić plik tekstowy. I to by było bardzo estetyczne bujo do pracy i to mi w zupełności wystarczy. No i teraz na drugim końcu jest mój bullet journal prywatny, który wygląda w ten sposób. Który, no, i który jest pełen tych actiona styczniowych, fajnych, zimowych obrazków. Tak, to są, uwielbiam i po prostu jak braknie takich większych, czy wyciskanych elementów, czy właśnie obrazków do wycięcia, nie mam pojęcia, co zrobię. Aniu, po prostu będę cię chyba prosiła o indywidualny projekt. Naklej. Tutaj też widzicie bingo akurat styczniowe, oczywiście pogoda. Rozrysowało mi się za dużo kratek, bo poszłam jak dzika kuna po prostu z tym cienkopisem, no i... I tak wyszło. O, widzę, że tu, słuchajcie, dokończyłam sen do 31 stycznia. Natomiast później już nie było tak fajnie. Tu o dziwo zaczynają się tygodniówki, no i tu się dzieje. Tu jest po prostu wszystko naćkane, tego nawklejane. Czyli tak jak lubię. Tak, też to uwielbiam, ale tu za styczeń jestem na siebie bardzo zła. O. Dlatego... Tak, dlatego, że rozpisałam sobie tygodniówki w inny sposób, w ten sposób, nie zrobiłam tabeli, stwierdziłam, że tyle miejsca mi w zupełności wystarczy, a jeszcze na tym etapie nie miałam osobnego notesu na dniówki. Więc po prostu wszystko pakowałam tutaj i no, to się nie sprawdziło, ten układ mi się nie spodobał i nawet nie chciało mi się tutaj wpisywać zadań w tym układzie. Dlatego już wiedziałam, że luty musi wyglądać trochę inaczej. Oczywiście tracker z kropelkami. Ale piękny. Dziękuję. No i słuchajcie, dwie strony, które muszą u mnie być, jedno zdanie dziennie i wdzięczności. Jak możecie zobaczyć, to, że coś musi u mnie być, to nie znaczy, że będzie funkcjonowało. I to też jest ok. Tu są miejsca na podsumowanie stycznia i na styczeń w zdjęciach. No i słuchajcie, i wpadamy w luty
i dokładnie to wygląda tak samo, więc to są moje strony z rutyną, tu akurat w innej kolejności, myślałam, że dam radę bez Habit Trackera w styczniu, niestety nie dało się, trzeba było go dorobić w środku. Tu się pomyliłam z kratkami pogodowymi, więc skleiłam kartki i lecimy dalej. I tutaj też bingo, które jest zaczęte, ale nieskończone, jeśli chodzi o przygotowanie. I mój chyba ulubiony układ tygodniówek, który wygląda w ten sposób. I to rzeczywiście się u mnie sprawdza. Tak mogę planować i to akurat sprawia mi bardzo dużą frajdę. Czyli widać, że każdy jest jednak, pomimo testowania, to jak się komuś sprawdzi jakiś jeden układ, to jednak pomimo wykorzystania innego, to wraca do tego, co jest takie najlepsze i sprawdzone, bo ja to też u siebie widzę właśnie. Tak i tak właśnie jeszcze, jeżeli będziecie chciały planować w notesie z czarnym papierem, wytrzymałam miesiąc, bo mogłam stosować tutaj tylko te metaliczne pisaki i tylko biały żelopis. I tak mi brakowało w pewnym momencie kremowych kartek, że stwierdziłam, że muszę wrócić do kremowego, a teraz znowu kusi mnie czarny. No, no mnie też ten czarny też strasznie kusi, no. No tak mnie kusi, że... Także chyba faktycznie najlepiej tam, gdzie nas nie ma i to tak wygląda. I jeżeli jeszcze mogę w ramach czasu takiego no live'a... pewnie, no mów, bo tutaj dziewczyny piszą i nawet moja mama Ludmiła chwali, że super pomysły i zaraz pewnie po live'ie powie, dlaczego ja tak nie mam. Ale zobaczy, że tak mi powie po live'ie. Powiem Ci tak, Aniu, jesteś bardzo obecna w moim bullet journalu. Czekaj, jeszcze Ci powiem, moja mama też chce taką okładkę. Taką. To mi potem napisz link, gdzie się zdobywa takie okładki. Jasne, nie ma problemu. Aniu, Ty sponsorujesz mój luty przede wszystkim i genialne naklejki właśnie, ja mam je w tygodniówkach, Dzień Świstaka, co my tu mamy, Dzień Zakochanych, Dzień Kota, super, uwielbiam te naklejki i po prostu coś myślę, że nie tylko w rzeczowniku dzisiaj zrobię zamówienie. I to, co niesamowicie mnie zainspirowało, to jest sposób, w jaki Aniu, Ty omawiałaś, jak robisz sobie podsumowania roczne i półroczne. Tak. I ja już tutaj sobie działam. Jest tych zadań sporo, ale nie mam jakiegoś ogromnego, jak widzicie, ciśnienia na to, żeby je wszystkie wypełniać, ale myślę, że pomoże mi to, tak jak mówiłaś, do tego, żeby sprawdzić, jak ja w ogóle te cele realizuję i czy jest sens na przykład w przyszłym roku je ustalać. No dokładnie, no. Izie odpowiem, bo Iza chce nam pokazać na grupie, pewnie nie mam nic przeciwko i w ogóle chcę, żeby na grupie też było więcej takiego pokazywania inspiracji i już myślę nad tym, jak to zmienić, żeby to się w grupie pojawiło, także to też od razu powiem. Tak, i Małgosia też prosi link do okładki, także ja potem w opisie wszystkie te linki będę musiała też dać dziewczynom. Jasne. Mega. Od razu powiem, że okładki są szyte indywidualnie na zamówienie, ale bardzo szybko, 2-3 dni, wysyłka paczkomatem, cyk i praktycznie w ciągu tygodnia są już na miejscu. I to jest sposób, to jest coś, czym zainspirowała mnie bujonetka, śledzenie różnych rzeczy w takim rocznym jakby trybie, bez obaw. To widziałam u niej. Ona to pokazała na koniec roku i to było tak ślicznie, kolorowo, właśnie tak się te temperatury zmieniały, nie? Tak, i ja stwierdziłam, że nie wystarczy mi jedna strona na pogodę w miesiącu, ja muszę mieć coś takiego. Więc mam osobną tabelę na urlopy, mam osobną tabelę na nastrój, jest tabela na pogodę i osobna na temperaturę, bo tu zaznaczam, jakie są zjawiska, a tu zaznaczam, ile było stopni. O matko! Dalej mamy tracker, taki self-care, fryzjer, paznokcie, maseczki, tego typu rzeczy. Czy śpię dobrze, czy śpię nie do końca mi się dobrze śpi. Dlatego też monitoruję mój sen na takich stronach osobnych i tu zaznaczam, jak to wyglądało w układzie rocznym.
Treningi, no jak widać, wielka porażka na razie, ale mamy luty, nowy początek. Może coś w tym miesiącu się uda. I tutaj też śledzę, ile razy czytam wersje papierowe, a ile razy słucham audiobooków. Więc jak widzicie, u mnie to wygląda w ten sposób. Jestem totalnym zwierzem audiobookowym, bo po prostu mam takie wrażenie, że mogę robić dwie rzeczy naraz, czyli i słuchać, i na przykład uzupełniać bullet journal, albo nie wiem, robić siatki na szydełku i nie mam takiego poczucia, że gdzieś coś muszę kosztem czegoś odłożyć. I właśnie przestałam notować miesięcznie, jakie książki w danym miesiącu przeczytałam, bo stwierdziłam, że wyjmę ten notes, będę chciała, nie wiem, komuś coś polecić i już nie będę pamiętała, co to konkretnie było, a tu będzie siedział nowy zeszyt na przykład z planami. Dlatego ten zeszyt jest przeznaczony typowo na wszystkie roczne rzeczy, czyli mamy tu roczne trackery, również roczny taki tracker przeczytanych książek i po prostu w każdym miesiącu zaznaczam sobie, tak jak tutaj, którego dnia przeczytałam książkę, która to była z mojego celu i ocenę, czy bardzo mi się jakoś szczególnie podobała, tytuł, autor, te najważniejsze rzeczy. Dalej, co my tu mamy? Premiery książkowe, tych książek, które chciałabym przeczytać. Super! Polecam, bo dzięki tym premierom później uzupełniam sobie tę stronę, czyli do przeczytania. Bardzo dużo właśnie dziewczyn na Instagramie poleca konkretne tytuły i wtedy sobie zapisuję po prostu to, co mi gdzieś wpadnie i uważam, że może mi się spodobać. I zaznaczam sobie te z listy, które przeczytałam. Pomysły na prezenty notuję sobie też na cały rok. I listę prezentów, które już mam, bo z prezentami przyznaję, że zaczęłam już w Wigilię kupować na przyszłe święta i po prostu robię sobie spis tego, co jest. Jeżeli już ktoś coś otrzyma, to sobie zaznaczam kto i wykreślam, żeby później nie było takiej sytuacji, że na przykład ktoś dwa razy dostanie ode mnie jakąś, nie wiem, taką samą świecę zapachową. No i tutaj, kiedy ostatnio będę zaznaczać, jeżeli się zmuszę do regularności, widzę, że mi wybitnie nie idzie tu, w założeniu te strony, na tych stronach miałam zaznaczać, kiedy ostatnio coś zrobiłam, czyli na przykład zmiana pościeli, wymiana ręczników, szczoteczki do zębów, widzę, że nie zaznaczyłam, gąbki do mycia ciała i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, o czym chcę pamiętać i sobie sprawdzić na przykład albo a kiedy ostatnio sprawdzałam poziom oleju w aucie, czego już tu niestety nie dopisałam, i płynu do spryskiwaczy na przykład, żeby to mieć pod kontrolą. To jest genialne. Także polecam i to chyba jest inspiracja od Optymistycznej Blog z Instagrama. Bardzo polecam, dziewczyna świetnie prowadzi też bullet journal, robi niesamowite rzeczy. Zresztą w ogóle te grupy bullet journalowe to jest taka kopalnia inspiracji i pomysłów i tak świetne po prostu dziewczyny, bo głównie obserwuję konta dziewczyn, tak, że naprawdę wow. I na szybko jeszcze, bo nie ma tego dużo, to jest w tym roku zupełna nowość dla mnie. To, że dniówki są w innym zeszycie, to jest jedno, natomiast to jest zeszyt Notes Hobonichi, chyba tak to się wymawia. Moje wielkie marzenie. Tak, ja już właśnie odkładam na Hobonichi Kazin chyba, A5. Małgosia, wiem, że Małgosia w nim planuje i też jej kiedyś napisałam, no po prostu moje wielkie marzenie. Czy on ma ten taki mega papier? To jest chyba papier Tomoe River, Driver, 52 gramy. Tak. No. Cieniusieńki, nie? Tak. No. Powiem tak, piszę długopisami i widziałam, Aniu, u Ciebie ostatnio też w piątkowym filmiku właśnie polecenia odnośnie tych długopisów. Tak. No matko, jakie długopisy mam? Przerzuciłam się na długopisy z tego względu, że jeżeli chcę coś wykreślić, one się po prostu nie rozmazują pod wpływem brush pena czy innych pisaków.
Jeśli chodzi o ten notes, bo pewnie też pojawią się pytania, kosztował 52 zł i szedł z Hiszpanii. Wysyłka 20, bo nie jest to typowy Hobonichi, który ma podział, który jest datowany. Mhm. Tylko on po prostu ma cztery kartki w czterech kolorach kratek. Jest różowy, jest niebieski, chyba zielony i fioletowy. Nie przeszkadza mi to, bo one są tak delikatne, że tego praktycznie nie widać, więc natomiast są bardzo drobne. A jak znajdziesz, link, skąd zamawiałaś, to też przyślesz? Jasne, oczywiście, że tak. Wszystkie linki, to co mogę, czym mogę, co się chętnie podzielę z wami. To ja w opisie wszystko dam, ale super. Także tak wygląda moje planowanie na ten rok. Zobaczymy, ile wytrzymam, bo często jest tak, że to jest do pewnego momentu i później A5 się robi za małe, albo B5 się robi dla mnie za duże i za ciężkie, więc trudno stwierdzić, ale na razie to jest coś, co mi się rewelacyjnie sprawdza i samo to, że mogę w jednej okładce nosić kilka notesów. Jeżeli coś mi nie pasuje, po prostu wyciągam zeszyt, wkładam inny, zabieram i jest. Tutaj Małgosia podpowiada, że ten papier w tym Hobonichi, żebyś spróbowała piórem, bo on rewelacyjnie, mimo że jest cienki, to też po nim się rewelacyjnie pisze piórem i tam nie ma, że on w ogóle nie przebija, nawet jak piszesz piórem, pomimo że on jest tak cieniutki, nie? Muszę Dlatego ja tak marzę o tym. No. Muszę spróbować, bardzo dziękuję Małgosiu za radę, tym bardziej, że w sobotę już chyba będę mogła otworzyć moje pióra, które do mnie przyszły. Aniu również z twojego polecenia, więc jakby... Te fajne! Znaczy ja się bardzo cieszę, moje konto płacze i tam już po prostu, wiecie, ja loguję się do banku, a tam słychać, jest taka melodia, to się chyba nazywa Żałobny Marsz Marionetek. Zawsze przed filmami Alfreda Hitchcocka było puszczane i dokładnie ja to słyszę puszczać. Beata pisze, że już widzi, że w marcu będzie miała nowe strony. A mój Marcin powiedział, że jak będziecie mi wysyłać linki do różnych rzeczy, to on zamiast kodów na minus 50% będzie wam wysyłał kody na plus 50%. Bo ja nic nie robię, tylko kupuję. To ja się może wstrzymam jeszcze z zamówieniem naklejek nowych. Nie, ale naprawdę no jestem uzależniona, zresztą ja już mam przygotowaną do planowania różne rzeczy. Dzisiaj mam akurat wolne specjalnie na live, żebyśmy mogły sobie bez ciśnienia porozmawiać i tak się spotkać. To jest w ogóle mój pierwszy live, w którym biorę udział, to tak. Ale które też mogę oglądać w tych godzinach właśnie na żywo, więc tym bardziej podwójna przyjemność dla mnie. I dziękuję, jest mi bardzo miło, że mogłam się z wami podzielić sposobami na planowanie, stronami, że chciałyście mnie wysłuchać, że miałyście, mam nadzieję, że żadna z was nie zasnęła w trakcie. Dziękuję ci, Aniu, za zaproszenie, bo to jest dla mnie też ogromne wyróżnienie, że po prostu przyjdę i mogę coś komuś pokazać i może kogoś też zainspiruję. Także bardzo dziękuję. Ogromnie się cieszę też i ogromnie ci dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. I teraz tak, ja nie wiem jak dziewczyny, ale ja powiem od razu za siebie, że jak już zapiszę ten live, to potem na pewno to obejrzę jeszcze kilka razy i od razu też deklaruję, że na pewno pojawią się nowe strony w marcu, bo tyle, ile fajnych pomysłów dałaś i w tym rocznym moim, to też sobie zrobię, tak jak mówiłaś właśnie, tak mądrze o tych książkach powiedziałaś, że żeby nie w miesięcznym, nie? Tylko żeby w tym rocznym i potem masz wszystkie te, co za rok, przecież ja to odkładam też na półkę i też te książki, no, znikają jakby, nie? Że mi się po tych trzech miesiącach... Od razu ci to gwarantuję, że też na marzec będzie dużo, dużo, dużo zmian. Ale podobało mi się niesamowicie i wiem, że dziewczynom też się podobało niesamowicie, bo pisały. Jestem ci ogromnie wdzięczna, to czekam teraz na te wszystkie linki i wiem, że Marcin będzie potem krzyczał na mnie, bo będę zamawiać, ale mama też będzie zamawiać okładkę, także wiesz.
Przepraszam. Także wiesz. Ania też pisze, że bardzo inspirująco i też w marcu doda coś u siebie właśnie swoich pomysłów. Także widzisz? Bardzo dziękuję i Wam, dziewczyny, po drugiej stronie telefonu dziękuję serdecznie za tak miłe przyjęcie, za tak miłe komentarze, za to, że byłyście, że chciałyście, że przyszłyście i nikt się nie zniechęcił. I... Na pewno jeszcze będzie więcej potem komentarzy, bo dziewczyny też, ja wiem, ja po prostu mogę robić tylko o tej porze i wiem, że nie każdy ogląda na żywo, ale mnóstwo dziewczyn ogląda później i też komentuje, więc, no i na YouTubie też potem wrzucam, więc też komentują, więc potem jeszcze na pewno też będzie więcej komentarzy i więcej dziewczyn się zainspiruje niż te, które są tu z nami na żywo. Ogromnie, ogromnie, ogromnie dziękuję. Naprawdę niesamowicie. Niesamowicie. Ja również tak. Bardzo dziękuję i dziękuję również Wam, dziewczyny, wszystkim, bo jak słyszałyście, to nie są moje autorskie pomysły, bardzo wiele jest po prostu żywcem ukradzione od Was. No i tak nawzajem kradniemy od siebie i potem wychodzą fajne rzeczy, no, no i o to chodzi chyba, nie? Super. Ogromnie, ogromnie dziękuję. Mam nadzieję, dziewczyny, że się Wam podobało. I w marcu będzie następny gość, który też nam pokaże. Czekaj, bo ja usiłuję mówić jednocześnie i czytać komentarze. Małgosia też dziękuję za super pomysły i Beata też dziękuję i no, i w ogóle, bo ja wiem, że ty nie widzisz komentarzy, tylko ja widzę, ale ty sobie będziesz... A moja mama pisze, cudowna dziewczyna. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam panią mamę. Super, ogromnie, ogromnie się cieszę, ogromnie. Także dziewczyny, inspirujcie się i inspirujmy się wzajemnie i siadajmy do planowania marca i realizujmy te super pomysły. No, super, super. Tak, najwyższa pora na planowanie marca, mamy już no, no tak, no, no dokładnie, no dokładnie. Dziękuję Wam raz jeszcze. No i do zobaczenia, mam nadzieję. Pewnie, że tak. Dzięki. Dzięki bardzo. Super ogromnie. Także dziewczyny, my się żegnamy i zapraszam do planowania marca i do inspirowania się. I Aneta też pisze, że było super. I Beata też pisze, że było super. I Małgosia dziękuję. Także ja też Wam bardzo, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. I Tobie przede wszystkim, Aguś. Ogromnie, ogromnie. Pa, pa, do zobaczenia, słuchajcie, za tydzień na Bullet Inspiracja. Pa, pa wszystkim. Zakończ, zakończ, zakończ.